Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z długo wyczekiwanym haulem lumpeksowym i przyznam Wam się szczerze, że myślałam, że tych ciuchów będzie więcej, to znaczy zapewne i na pewno byłoby ich więcej, ale nie mam zamiaru, nie chcę pokazywać ciuchów dla mojego męża, bo przez ostatnie kilka tygodni dobrych, jak chodziliśmy na lumpeksy, to mój mąż nabył dużo, dużo, dużo więcej rzeczy. Ja podeszłam troszeczkę do tego z głową, nie chciałam, żeby tego było u mnie w domu znowuż za dużo. Jak wiecie, spodziewamy się dziecka, więc automatycznie garderoba będzie potrzebowała więcej miejsca i na pewno będzie porządny renament w garderobie, a także będziemy powiększać przestrzeń, która jest w tamtej stronie, więc na pewno nie chciałabym magazynować za bardzo ciuchów, tak samo nie kupuję za bardzo dużo ciuchów dla dzieci. Też wielokrotnie pytałyście się gdzieś tam na moim Instagramie bądź też w wiadomościach prywatnych, czy kupuję na lumpeksach ciuchy właśnie dla dziecka. Tak, kupuję, natomiast na dzień dzisiejszy mam naprawdę ogromny karton ciuchów już przygotowanych dla naszego drugiego dziecka, ponieważ dostaliśmy dużo ciuszków, paczki od koleżanek właśnie, które zaopatrzyły mnie niespodziewanie już w jakąś tam początkową wyprawkę. Także dużo ciuszków kupiłam dla naszej drugiej księżniczki. Też, tak, bardzo dużo, ale one leżą w kartonie właśnie i tak dajcie mi znać, czy chciałybyście właśnie mniej więcej zobaczyć taki filmik lumpeksowy, typowo lumpeksowy dla właśnie dzieciaczków, dla takich najmniejszych noworodków, ponieważ przyznam Wam się, że mam jeden upatrzony lumpeks, gdzie, a w zasadzie to chyba dwa, gdzie naprawdę genialnej jakości ciuszki dla noworodków możecie znaleźć i gdzie jest bardzo dużo nowych rzeczy, więc tak, patrząc teraz na to, co tutaj mam przygotowane, nie ma tego za dużo, ale tak jak mówię, dużo więcej rzeczy kupiłam właśnie dla dzieci i dla męża, więc dla siebie, no nie za dużo, ale pokażę Wam właśnie będąc właśnie wczoraj byliśmy na lumpeksie i znalazłam, wczoraj czy przedwczoraj, chyba przedwczoraj. Znalazłam fajnych kilka rzeczy, więc dzisiaj bardzo okrojony haul lumpeksowy, ale tak pomyślałam, że jak będę to odkładać do następnego lumpeksu, to gdzieś tam zapomnę i tak dalej, a chciałam Wam pokazać, ponieważ jest coś godnego uwagi. I na samym początek pójdzie torebka, nie wiem czy to jest, słuchajcie, podróba, czy to jest oryginał, zalatuje mi to oryginalną torebką z tego, chociaż nie wiem, mogę się mylić. Po pierwsze, ja nie mam parcia na oryginały, jeżeli widzę jakąś replikę, bądź też nawet podróbkę w dobrym stanie torebki, która nie jest tak mocno rozchwytywana, bo na przykład Neverfull Louis Vuitton jest bardzo, bardzo często podrabiany, jest tych torebek masę na mieście, więc dzisiaj zdecydowałam się przedwczoraj wziąć właśnie torebkę. Torebka Michael Kors. Nie znam się na oryginale, nie wiem, w każdym razie wzięłam ją, bo była w idealnym stanie. I słuchajcie, ja wczoraj ją wrzuciłam do pralki. Środek miała uwalony delikatnie, była taka jakby poklejona. I to jest torebka typowo na wiosnę, na lato. Tak się prezentuje ta torebka. Kolor taki morelowy. Słuchajcie, ja ją wrzuciłam do pralki. Mąż mówi, wrzuć ją do pralki i zobaczysz, że nic się nie stanie. Wyprałam ją w 40 stopniach na obroty 1000, czyli mocno wirowała, przy czym nic się nie stało i torebka prezentuje się tak. Jest koloru takiego koralowego z pozłacanymi wstawkami. Ma tutaj doczepiany długi pas, to jest taki bardziej shopper. Mamy tutaj jedną dużą przegrodę i dodatkowo właśnie jest przypięta, tutaj możemy odpinać, kosmetyczkę, czyli taka duża przegroda właśnie zasuwana na zamek. I powiem Wam, że no jestem w szoku, wzięłam ją, bo szukałam, powiem Wam, że szukałam torebki właśnie nawet na AliExpress, mam w koszyku jedną torebkę w takim podobnym fasonie i chyba ten sam kolor i chciałam właśnie na wiosnę coś takiego większego, pojemniejszego, workowatego, świetnego i za tą torebkę zapłaciłam, uwaga, 7 zł. Także mam taką torebkę na wiosnę, myślę, że jest spoko, słuchajcie, nie razi mnie jakoś to Michael Kors, nie wiem, nie znam się, mi to nie przeszkadza, także 7 zł za taką torebkę jak najbardziej. Tak sobie tu postawię, będzie, o, nie będzie się stała, myślałam, że sobie będzie stała, ale dobra, niech stoi. Kolejną rzeczą,
którą kupiłam właśnie i aha, i tą torebkę wzięłam na Lupeksie tam przy Starej Almie, więc tam ją kupiłam i w tym samym Lupeksie znaleźliśmy dwie zarąbiste kurteczki. Pierwsza kurtka to jest dla mojego męża, ramoneska, praktycznie idealna, nic nie jest zniszczone. Za tą ramoneskę zapłaciliśmy 20 zł. I tą ramoneskę, co dziwne, też wrzuciłam do pralki i nic się z nią nie stało. Ramoneska prezentuje się w ten oto sposób i... dobra, nie zleci, niech sobie leży tu, ok. Ramoneska jest z marki Core by Jack and Jones. Nie znam tej firmy, w każdym razie to jest tak. Ramoneska męska z bardzo fajnymi przeszyciami na łokcie. Ma tutaj zameczki właśnie przy rękawie. Zamki, kieszenie i tutaj oczywiście przód. Jest to ramoneska taka bardziej na wiosnę, na lato, super sprawa, ja uwielbiam ramoneski, słuchajcie, i ta ramoneska ma rozmiar M i idealnie leży na moim mężu, opina wszystko co ma opiąć, żeby właśnie ładnie wyglądało, przy czym nie jest zakusa, to też bardzo fajnie. Także taka o, zwykła, najzwyklejsza czarna ramoneska za koszt 20 zł i tak jak mówię, jej stan jest idealny, ona nie ma nigdzie dziur, przeszyć, przetarć, Jack and Jones. I aż sobie zerknę na internecie, ile, po ile te ciuchy tego producenta chodzą. Tutaj ma oczywiście kieszonkę, także super. No a dla siebie znalazłam coś, co też mi wpadło tak gdzieś tam w jakichś boksach. Ogólnie to tak było, że zna tradycyjnie historia, jak to w czwartki przy tym lupeksie, pełno handlar, pełno facetów oblegających, słuchajcie, te wieszaki, od których zionie alkoholem i czekają tylko, aż panie te ekspedientki dorzucą nowy towar. To jest po prostu dla mnie totalna masakra. Strasznie nie lubię czwartku w tym lumpeksie, ale zazwyczaj w czwartek dosyć ciekawy towar jest, także myślę, że może w piątek się kiedyś wybierzemy, kiedy już będzie jakaś dokładka, kiedy już tych handlar tyle nie będzie. Ale znalazłam płaszczyk marki Moschino, słuchajcie, i on kosztował mnie 25 zł. Wzięłam go nawet nie mierząc, wrzucając do koszyka, bo tak jak mówię, później przy lustrze sobie wszystko gdzieś tam oglądam. I płaszczyk prezentuje się tak. On ma takie jakby trzy modele na sobie, ponieważ po pierwsze rękawki są zakończone taką skórką, jest to ekoskórka oczywiście, zakończone są czym? Zamkiem. Fajnie tutaj też są tak plisowane, tak marszczone, bardzo ładnie. Płaszczyk prezentuje się tak, bo to jest dosyć taki cienki materiał. Bardzo duży plus za to, że ja się w nim zapnę i mam jeszcze sporo luzu, więc w zaawansowanej ciąży gdzieś tam, jak już się będzie kończyć, myślę, że w marcu śmiało nawet mogę w tym chodzić, bo jest dosyć cienki. Niestety ten kaptur, tutaj ten kołnierz futerkowy się nie odpina, ale on naprawdę ma coś w sobie. I ten płaszczyk również wrzuciłam przedwczoraj do pralki, nic się z nim nie stało, futerko się nie zepsuło, że super deal. W tym lumpeksie znaleźliśmy kolejną piżamkę. Ja bardzo lubię piżamy takie bawełniane, luźne i ostatnio kupujemy tylko piżamy w minionki. Mam tu spodnie właśnie z piżamy minionkowe, bawełniane, super jakość i ta piżamka pochodzi z... ona pochodzi Minions. Minions, po prostu jest metka Minions. No także taką kolejną piżamkę. W tym samym lumpeksie pokażę Wam dwa ciuszki, które znalazłam dla Lenki. Bardzo świetna bluza, już też wyprana, wyprasowana, różowa, z taką oto dziewczynką, fajna, ciutkę dłuższa przy tyle. Także bluza. Kolejną rzeczą właśnie w tym lumpeksie była sukieneczka, taka tunika. Bardzo fajna, pasiaczek, takie cienkie paseczki, sukienka pochodzi... Name It, nie znam tej firmy i ona jest właśnie dla Lenki, zakończona taką szarą koronką i widzę do tej sukienki fajną ramoneskę bądź też jakąś katankę, rajstopki i tenisówki bądź też adidaski, bardzo fajna, super jakość, bawełna, także tak jak mówię, te ciuchy już są wyprasowane i wyprane. Znalazłam też, a nie, to w tym drugim lumpeksie, to zaraz Wam pokażę. I w tym lumpeksie, właśnie tam przy Starej Almie, szukałam spodni i ostatnio pokazywałam moim siostrom spodnie, takie coś podobnego, co Wam teraz za chwilę pokażę, które kiedyś sobie zamówiłam i niestety przyszły za małe, a w tym momencie to już w ogóle się w nie nie wbije, także ja je będę chciała sprzedać. Ale znalazłam sobie spodnie, które są z pewnie Atmosfer, bo to jest denim.
Rozmiar 40, tak. Ja nie kupuję spodni ciążowych, wolę kupić większy rozmiar i później po prostu odsprzedaję tam, czy też wydaję później po ciąży, wydam mamie czy siostrze, bo są większych rozmiarów, ale spodnie prezentują się tak. Są to takie typowe portki na lato, na wiosnę, na lato z dziurami. Mierzyłam je, wyprałam je oczywiście, przymierzyłam i słuchajcie, leżą jak ulał. Uwielbiam tego typu spodnie na lato. Wystylizować je można zarąbiście z jakąś basicową białą bluzeczką, koszulką lekko wpuszczoną, do tego białe konwersy, bądź też moje trampki Big Stara i naprawdę będę się w nich świetnie czuć. Opalone ciało, opalone nogi, uwielbiam tego typu spodnie. Także chciałabym też nagrać Wam troszkę stylizacji takich bardziej ciążowych, jakieś tam moje propozycje, co ubieram i tak dalej. Także mam takie spodnie z dziurami, one były takie dziurawe, więc super. Po prostu cieszę się, że znalazłam takie spodnie i zapłaciłam za nie, słuchajcie, 7 zł. I kiedyś jeszcze, już będąc w innym lumpeksie, to już Wam pokażę, znalazłam... Po pierwsze, piękny biały sweterek i nie wiem, czy nawet nie znalazłam go w tym lumpeksie tam koło Almy starej. Sweterek pochodzi z marki, wiecie co, nie wiem, nie wiem, co to jest za marka, bo tutaj jest czymś naklejone i to nie chce mi zejść w ogóle po praniu, nikt z tego ani nie odszyje, to jest jakoś Mary, zobaczcie. Nie wiem, nie chce mi to zejść po prostu. Taki biały, piękny sweterek, fajny, długie rękawy. Ja już gdzieś go miałam, gdzieś tam w jakimś chyba filmiku na swoim kanale, skadrowany za bardzo, ale sweterek jest przepiękny. Ma ładne tutaj te kryształki takie, oczywiście to jest plastik, w ogóle niezniszczony, śliczny, nieobtarty, niezrolowany. Szukałam białego swetra. Jeszcze poluję na taki, wiecie co, sweter taki bardziej oversize'owy, luźny golf, gdzie mogę opuścić sobie tak, wiecie, bardziej na jedno ramię. Szukam takiego swetra i nie mogę znaleźć. Także tutaj mam taki sweterek i też za niego niedużo zapłaciłam. Podejrzewam, że do 10 zł max. Sukienka. Znalazłam kolejną sukienkę, bardziej taką tubę opiętą. Ja uwielbiam, jak kobiety w ciąży noszą dopasowane ciuchy, które eksponują ich piękny brzuch, piękny stan, świetną figurę. Nie jestem za tym, żeby jestem w ciąży, to ubieram się jak worek, żeby nic nie było widać. Jestem za tym, że jeżeli kobieta dba o siebie i ładnie potrafi dopasować ciuchy, wystylizować swój styl, swój look w ciąży jak najbardziej. Także podejrzewam, że na lato, wiosnę, jak będę gdzieś tam nagrywać filmiki i tak dalej, to będziecie mnie mogły często zobaczyć właśnie w opiętych ciuchach. Także jestem za tym, żeby pokazywać swój piękny brzuszek, a tym bardziej, że w tej ciąży ten brzuch mój już jest dosyć sporych gabarytów w tym okresie. Także kupiłam sobie kolejną taką dopasowaną, basicową sukienkę z takim półgolfikiem, rękawki 3/4. Uwielbiam takie sukienki, słuchajcie. Zresztą tak jak i przed ciążą chodziłam w tego typu sukienkach, bardzo często kupowałam, to w tym momencie też będę. Także tu jest taka szara sukienka, elastyczna, super. Najzwyklejsza, prosta, słuchajcie, taka o sukienka bez żadnych rozcięć, z półgolfikiem, także super. No i w tym, i ostatnio jeszcze przedwczoraj właśnie, będąc w tym lumpeksie przy Szkotnika, tam koło tego McDrive'u, też bardzo fajny towar jest, też tam bardzo lubimy chodzić, znalazłam sobie, po pierwsze, rajstopki wzięłam, słuchajcie, wzięłam je, nie magazynuję, ale wzięłam te rajstopki, bo one były nowe z metką, takie maleńkie rajstopki, uważam, że to dużo miejsca nie zajmie, a wiecie, jak to jest z rajstopami, z getrami u dzieci, chociaż w tym wieku to tak nie niszczą, ale są śliczne, bardzo fajna jakość, one były, tak jak mówię, nowe z metką, więc za 2-4 zł wzięłam sobie te rajstopki. No i wzięłam, znalazłam, słuchajcie, szukałam właśnie jakieś sukienki, tuniki, bądź też właśnie tego typu swetra, o którym Wam mówiłam, i na moich, ku moim oczom ukazała się świetna tunika, taka tuniko sukienka nowa z metką, bo zapłaciłam za nią 16 zł w przepięknych pastelowych kolorach. I to jest krój kiecki, którą też bardzo lubię. Po pierwsze, ona będzie na lato, raczej wiosna. No nie wiem, zobaczymy. Myślę, że też jak będzie ciepła, ale lato jak najbardziej. Tak się ona prezentuje. Może za specjalnie tutaj nie wygląda, ale po pierwsze, tak jak mówię, wyprana, wyprasowana, mierzyłam ją. Świetnie układa się ten dekolt, ponieważ ten dekolt możemy opuścić sobie właśnie tu na jedno ramię. Ma bardzo fajny, ciekawy taki
look. Mamy tutaj jakieś naszycie, tutaj mamy agrafki, szaro-różowy odcień, czyli takie pastelowe, bardzo delikatne. Ściągacz na dole, co absolutnie nie przeszkadza i nie powoduje, że ta kiecka, ta tunika podchodzi nam do góry, więc super. Bardzo dużo miejsca z przodu, bo jest luźna i to, co mi się podoba i w tego typu kieckach, ja kocham, słuchajcie, wszystkie sukienki, które mają kieszenie, po prostu kradną moje serce. I tak, ja jako maniaczka kieszeni uwielbiam kieszenie, tutaj ona ma właśnie dwie kieszenie, tutaj przy jednej kieszeni mamy jeszcze taki dosyć często spotykany element właśnie przy tego typu ciuchach, jakim jest taki, jakaś taka blaszka, błyskotka, także o, taka oto kiecusia, też ją Wam przymierzę później i zobaczycie, jak to wygląda, więc super, mi się ona bardzo podoba, ja się w pastelach też bardzo dobrze czuję, także też na taki etap w ciąży i później po ciąży też będę w tym chodzić, bo tak jak mówię, ja lubię takie oversize'owe, fajne, luźne rzeczy. I tyle, słuchajcie, to by było na tyle, tak się rozglądam, czy coś tu jeszcze jest, ale nie. Tak by wyglądały moje zakupy lumpeksowe, słuchajcie, no nie ma tego dużo, nie pokazałam Wam dużo, ale tak jak mówię, bardzo dużo rzeczy kupowałam właśnie dla dzieci, dla Lenki, takie małe bodziaszki tak właśnie i tego typu takie maleńkie rzeczy dla naszej Tosi, także jeżeli chciałybyście zobaczyć taki filmik z takimi rzeczami typowo dla noworodka z lumpeksów, to piszcie, to Wam zrobię taki filmik, nie widzę żadnego problemu, no i dużo rzeczy kupiłam dla męża, kupiliśmy mężowi, więc tych rzeczy Wam też tutaj za bardzo nie pokazywałam, ale mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, piszcie, co sądzicie o zakupach w lumpeksach, chociaż wiem, że jest tu masa zwolenniczek tego typu zakupów, bo wiem, że, bo piszemy po prostu czasem ze sobą, a ogólnie tą bluzkę też mam z lumpeksu, ale to już Wam kiedyś pokazywałam. No i dobra, ja się z Wami żegnam, także za chwilę, także ja się z Wami żegnam, mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmikach lumpeksowych, a oprócz tego, że kupuję właśnie dużo takich pierdół i ciuchów właśnie dla dzieci też na lumpeksach, to też zamawiam ostatnio dosyć sporo z AliExpress, więc taki haul AliExpress typowo dla dzieci, jakieś gadżety, pierdoły i tak dalej, też się na moim kanale pojawi. Ja się z Wami już dziś żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!